Witam Państwa serdecznie na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. W związku widzę, że mamy dzisiaj gościa, pana radnego powiatowego, pana Kazika Pozowskiego. Witam dodatkowo. Na podstawie listy obecności mogę stwierdzić kworum dzisiejszych obrad. Są obecni wszyscy radni. Wobec tego otwieram obrady 11. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. I na początku chciałbym do Państwa radnych zwrócić się z prośbą w związku z tym, że na porządek obrad, jaki dostaliście, doszedł jeszcze jeden punkt, który był omówiony na komisji. Tam po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi doszedł dodatkowo jeszcze uchwała określająca wysokość i szczegóły warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. I on jest w nowym porządku obrad wpisany jako punkt 9. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku dzisiejszych obrad i dopisaniem tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Wobec tego odczytam nowy porządek proponowany na dzisiejszą sesję. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 10. sesji. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 5. Informacja przewodniczącego Komisji Rozwoju o działalności między sesjami. Punkt 6. Informacja burmistrza o działalności między sesjami. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jedwabne. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, dla których gmina Jedwabne jest organem prowadzącym. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Wolne wnioski i uwagi. Punkt 13. Zamknięcie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Wobec tego przechodzimy do realizacji. Punkt 1. Otwarcie, co nastąpiło. Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 10. sesji. Protokół z poprzedniej sesji został już przed tygodniem opublikowany na BIP-ie gminy Jedwabne. Wobec tego chciałbym złożyć taką propozycję, żeby jeśli nie ma żadnych uwag, to żeby przegłosować go bez odczytywania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 10. sesji bez odczytywania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Został protokół przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Czy są takowe? Nie widzę. Punkt 5. Informacja przewodniczącego Komisji Rozwoju o działalności między sesjami. Prosimy pana radnego.
Dzień dobry, witam Państwa. Komisja Rozwoju obradowała między sesjami raz, było to dzisiaj. Na komisji radni zajęli się głównie projektami uchwał, które dzisiaj będą poddane pod głosowanie. Było też poruszony temat uszkodzeń na chodnikach na terenie naszego miasta. Część tych uszkodzeń jest na terenie niepodlegającym pod nasz urząd i są to uszkodzenia w drogach powiatowych. Pan prezes spółki zobowiązał się poinformować o tych uszkodzeniach zarządców tych dróg, więc miejmy nadzieję, że w przyszłości zostaną te uszkodzenia naprawione. Więcej tematów na posiedzeniu nie było poruszanych. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to informacja burmistrza o działalności między sesjami. Poprosimy pana burmistrza o krótką informację o tym, co się działo od ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z takich informacji, które chciałbym Państwu przekazać, to przede wszystkim informacje odnośnie złożenia wniosku do PROW-u, do Urzędu Marszałkowskiego na wodociągowanie części naszej gminy. Taki wniosek został złożony na kwotę maksymalną. Można było go złożyć do 4 milionów. Myśmy złożyli tam z kilkudziesięciu tysięcy właśnie na 4 miliony. Jeżeli chodzi o wodociągowanie, jest to w kierunkach Kotówek, Kotowo Stare. Jedna nitka, druga nitka Kucze Wielkie, Kuczewskie. To jest ten kierunek i trzecia nitka wodociągu bodajże Janczewo, Kaimy, Korytki. To były te projekty, które były najszybciej wykonane. Jest to pierwszy etap. W granicach końcówki roku będziemy składać pozostałe, praktycznie są już na ukończeniu projekty. Do tego projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego doszły również oprócz wodociągów jeszcze przebudowa czy też modernizacja stacji uzdatniania wody w Jedwabnym oraz wykonania części kanalizacji na terenie miasta Jedwabnego, ulicy Polnej około 150 metrów. Taki z takich pierwszych informacji wstępnych, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, bo jest to tam bardzo szybko weryfikowane, otrzymaliśmy bardzo dużą punktację, w zasadzie prawie maksymalną. No, także czekamy tylko już na oficjalne potwierdzenie. Szanowni Państwo, zapewne większość z Państwa już słyszała, bo ogłaszane to było również w kościołach. Troszeczkę najdzie zmiana. 2 września rozpoczyna się rok szkolny. Troszeczkę zmienimy godziny otwarcia, inauguracji otwarcia nowego roku szkolnego. W zasadzie zacznie się to o godzinie 13 msza w kościele naszym parafialnym, a następnie o godzinie 14 główne uroczystości w szkole, w zespole już szkół, tak, bo 1 września będziemy mieć zespół szkół. Będziemy gościć na tych uroczystościach ministra edukacji, pana Dariusza Piątkowskiego. Chciałbym powiedzieć, że chcemy też wspierać nasze wychowanie naszych dzieci. Tutaj też chodzi tu o profilaktykę stomatologiczną. Będziemy starać się, żeby i w tej szkole zamiejscowej, czyli i w Nadborach, i w Jedwabnym taka opieka była. Mam nadzieję, że w granicach października, listopada ruszy taka opieka, także nasze najmłodsze dzieci będą miały możliwość skorzystania nieodpłatnie z takich właśnie usług. Jeżeli chodzi o taki temat, który bardzo dotyczy rolników, akcja, jeżeli chodzi o suszę, tak, tutaj jesteśmy już na takim końcowym etapie, praktycznie kończymy już weryfikację protokołów. Za chwilę prawdopodobnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosi nabory i rolnicy, którzy będą mieli już gotowe protokoły, będą mogli je składać już do agencji. Jak to na naszej gminie przebiegało? Mianowicie złożonych zostało ponad 300 wniosków. Jest to dosyć dużo. Dla porównania
Piątnica, która jest niemal dwukrotnie taka jak obszarowo, jak nasza gmina, no tych wniosków było niespełna około 200, tak. U nas ogłoszone zostało to szacowanie na kukurydzy, na kiszonkę pierwszej kategorii, gleb czy tych gleb najsłabszych. Zmieniły się zasady. Nasi pracownicy mieli no prawie dwa razy tyle pracy, co poprzednie, bo musieli bardzo szczegółowo analizować każdą działkę, która się kwalifikuje, która się nie kwalifikuje. Prace często kończyły się po 22 w Urzędzie Gminy przy sprawdzaniu protokołów, także ogrom pracy wykonany, jesteśmy już na finiszu, tak bym to określił. W ostatnią niedzielę, Szanowni Państwo, mieliśmy możliwość, przyjemność uczestniczenia w dożynkach zorganizowanych przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Naszą gminę reprezentowały dwa koła gospodyń, za co chciałabym bardzo serdecznie im podziękować. Koło Gospodyń Wiejskich Grądy Wielkie oraz Karwowo. Uważam, że bardzo dobrze te koła wypadły, za to bardzo serdecznie dziękuję. Pogoda dopisała, także bardzo się cieszymy. Tych kół gospodyń wiejskich było w Kolnie około 20. Szanowni Państwo, taka jeszcze informacja. Około godziny 16 poprosiłbym o pozostanie osób, które są zainteresowane zorganizowaniem przeprawy przez Biebrze. Około godziny 16 właśnie przyjadą do nas goście i będziemy tutaj mieli takie już robocze spotkanie. Wstępnie mamy pewne założenia już ustalone. Chcielibyśmy tylko jeszcze tutaj z sołtysami, z mieszkańcami zainteresowanych naszej gminy porozmawiać właśnie, co jak to technicznie by wyglądało. Przedstawimy te założenia i będziemy się skupiać nad sposobem realizacji tych inwestycji. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby około godziny 16 pozostali tutaj na sali. Szanowni Państwo, zmieniliśmy też zasady, jeżeli chodzi o wnioski akcyzowe. Przedtem było to tak praktykowane, że rolnik składał wniosek o zwrot części akcyzy zużytej na olej napędowy i potem trzeba było czekać kilkanaście dni na otrzymanie decyzji. Ta decyzja przychodziła pocztą. Jak żeśmy podsumowali dwa takie nabory, bo mam na myśli luty i sierpień, gmina kosztowała wysyłki około 13 tysięcy złotych. W tej chwili już tego nie ma. Zakupiliśmy dodatkowy program za 1000 zł i te wnioski, decyzje już są wydawane od ręki. Także no, to jest dosyć znacząca też i oszczędność, jeżeli chodzi o tego typu działania. Także może czasami troszeczkę zajdzie dłużej poczekać, tak, bo jak jest kolejka, ale dla gminy to są bardzo duże oszczędności. Szanowni Państwo, jeszcze jedno takie ogłoszenie chciałbym Państwu przedstawić. Mianowicie zorganizowaliśmy szkolenie 6 września o godzinie 9:30 tutaj w tej sali. Będzie to szkolenie odnośnie programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie. To jest nowy program, który był tematem numer jeden w samorządach rolniczych. Przez wiele, wiele lat się przewijał, żeby po prostu wprowadzić dotacje, subwencje do zakupu nawozów wapniowych. Teraz staje się to rzeczywistością. Polski rząd podjął taką decyzję, o tym właśnie też na spotkaniu niedzielnym, na spotkaniu dożynkowym mówił minister Radanowski i tutaj przyjadą specjaliści ze stacji, okręgowej stacji chemicznej, będą omawiać zasady, jak można uzyskać to dofinansowanie. My wychodzimy naprzeciw też wszystkim rolnikom naszej gminy. Zakupiliśmy sprzęt do profesjonalnego takiego pobierania próbek z pól. Można taki sprzęt od nas wypożyczyć z gminy nieodpłatnie. Jest już na naszym stanie, także zachęcamy. Dotacja z tego, jak informował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, no, będzie dosyć znacząca, także myślę, że tutaj to działanie w dwóch wymiarach, nie tylko poprawy stosunków wodno-glebowo-powietrznych, ale też i bezpieczeństwa żywności, ponieważ rośliny, które rosną na zwapnowanych glebach, są zdecydowanie bezpieczniejsze. Dlatego zachęcam również do skorzystania z tego szkolenia. Na tym szkoleniu będzie również omawiany program Czyste Powietrze, tak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj przedstawiciele będą omawiać. My
podpisaliśmy, jako jedna z nielicznych gmin województwa podlaskiego, podpisaliśmy porozumienie z wojewódzkim funduszem i takie wnioski będą realizowane dla naszych mieszkańców, naszej gminy nieodpłatnie, także po podpisaniu tego praktycznie, po zatwierdzeniu przez gminę, praktycznie ten wniosek będzie wprowadzany do systemu. Zachęcamy bardzo serdecznie do skorzystania z tego szkolenia, bo zasady ciągle się zmieniają, a naprawdę można troszeczkę uzyskać dotacji dla osób, którzy zamierzają czy wymienić piec, czy docieplić dom, dokonać termomodernizacji. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Jeżeli będą może pytania, to może później w następnym punkcie. Ja na razie dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu za informacje na temat, co się działo na terenie naszej gminy w okresie między sesjami. I przechodzimy do następnego punktu. Jest to uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jedwabne. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś pytania? Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że deklaracja jest taka sama, jak była do tej pory. Wszystkie zasady i szczegóły składania tych oświadczeń są takie same, ale w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i o RODO została uszczegółowiona na końcu tego oświadczenia ta klauzula informacyjna, która mówi o tym administratorze danych osobowych i te wszystkie takie uszczegółowienia odnośnie RODO. A tak sama deklaracja jest taka sama, jak była do tej pory. Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jedwabne w takim brzmieniu, jaka została Państwu przedstawiona na Komisji Rozwoju w dniu dzisiejszym. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. To może Panie Sołtysie, przerobimy porządek obrad. Będą sprawy różne, to porozmawiamy wtedy o różnych dodatkowych rzeczach. Potem, jak będą pytania, zapiszemy, postaramy się odpowiedzieć albo od raz, albo do następnej sesji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne w formie takiej, jaka została Państwu dostarczona z porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Proszę. To znaczy, no, może tak jak Pan radny podpowiada, że w tej uchwale zwracaliśmy się z zapytaniem do lasów państwowych, z wyjaśnieniem, jakich to lasów dotyczy. Dotyczy to tylko, jest to uchwała w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Po prostu na terenie naszej gminy są jakieś wyodrębnione działki, które stanowią własność Skarbu Państwa i tylko oni te swoje działki stanowią. To nie ma znaczenia na nawet lasy, z tego co się dowiedzieliśmy, jeśli są w pobliżu tych ich działek lasy prywatne, to nie ma żadnego znaczenia. Oni po prostu ustanawiają zachronione działki leśne, które są własnością Skarbu Państwa.
Bo my na poprzedniej sesji mieliśmy wątpliwości, czy to nie będzie miało, nie skutkowało, czy to nie są na przykład działki prywatne, że z jakimś będzie problem z tymi, ale to zostało nam wszystko wyjaśnione i także nie ma obaw. Nie dotyczy to żadnych lasów prywatnych, ani nie wpływa na ich. Także kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni są za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, dla których gmina Jedwabne jest organem prowadzącym. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, dla publicznej wiadomości mogę tylko dodać, że między innymi w tej uchwale jest zapis w regulaminie o takich zmianach jak to, że wychowawstwo, opłata za wychowawstwo w klasie, w szkole będzie wynosiła teraz 300 zł. Do tej pory tą informację mogę powiedzieć, że było 40 zł. Jest to zapisane w ustawie ministerialnej, która obliguje gminy do takich. Cały regulamin został przedyskutowany ze związkami zawodowymi i z organizacjami, które szkolnymi. I jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, dla których gmina Jedwabne jest organem prowadzącym. W formie i brzmieniu taki, jak został przedstawiony Państwu na Komisji Rozwoju. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Czy są jakieś pytania? Punkt został również przez Panią Skarbnik omówiony na Komisji Rozwoju. Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2019 rok w formie i brzmieniu, jaki został Państwu dostarczony przed sesją na Komisji Rozwoju wraz z porządkiem obrad. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowych dzisiaj nie było. I następny punkt, wolne wnioski i uwagi. Są jakieś pytania z sali? Coś tam było o folii, tak? Folia, azbest.
To też folia. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o problem folii, jest to duży problem dla producentów rolnych. Wiem, że trwają prace nad prace legislacyjne. W zasadzie już są chyba na ukończeniu znalezienia po prostu sposobu skupu tego. Do tej pory to było w latach poprzednich troszeczkę, że tak powiem, w formie eksportowania. Natomiast w tej chwili trwają przygotowania do ruszenia też tego programu i zagospodarowania tej folii. Także ja myślę, że w najbliższych tygodniach, jak może miesiąc, dwa, usłyszymy już tutaj konkrety, ta folia będzie zbierana, będzie zagospodarowana. Takie mamy zapewnienia. Jeżeli chodzi o azbest, będzie odbierany w przyszłym roku, także tutaj prosimy zgłaszać, jeżeli ktoś ma jakieś partie azbestu do odebrania, to prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy i tam w miarę kolejności, tak jak to były zgłoszenia, będziemy starać się odbierać z gospodarstwa azbest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Kazik? No mamy gościa, który... Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowni Państwo, nie zawsze mogę być tu na sesjach. Dzisiaj akurat wygospodarowałem. Przyjechałem, żeby, minęło już 8 miesięcy od wyborów, jest więcej, ale wiadomo, te półtora miesiąca, co żeśmy byli, to było takie jakby uporządkowanie tego całego, tych rad. 8 miesięcy jest i tutaj muszę powiedzieć, że ze współpracy z panem burmistrzem, z Rado, dobrze nam się współpracuje i chcemy zrobić coś, żeby było widać, tak? W tej chwili mamy już przygotowane trzy drogi do przebudowy. Na pewno pan burmistrz już wspominał o nich. Jedna jest do remontu przygotowana przez nakładkę. Jedna jest przygotowana praktycznie już do przekazania do województwa, tak? To jest najdłuższy odcinek. Jutro na zarządzie mamy podjęcie uchwały o przekazaniu jej. Tej drogi i dwie drogi mamy przygotowane do zmiany nawierzchni poprzez potrójne utrwalanie. Myślę, że to nastąpi po tej następnym tygodniu, rozpoczną tam się już prace takie końcowe. No i tutaj już, tak jak z panem sołtysem się rozmawiali, most zaczął się robić, czyli to nie jest tak, że jak coś się zaczyna, coś chcemy zrobić, że tak od razu, ale po prostu na spokojnie. Także myślę, że planujemy go zrobić w tym tygodniu jeszcze, dokończyć. Nie zobaczymy, jak to się uda nam, ale myślę, że może jeszcze zostanie poniedziałek coś tak, że będziemy już go mieli z głowy, będzie wyremontowany od podstaw praktycznie, cała konstrukcja drewniana będzie wymieniona. Także myślę, że w tym roku już tu jedna droga powinna chyba pójść nam, tak myślimy. I dwie będzie wyremontowane, a w następnych latach będziemy wspólnie działali, żeby to wykonać i na pewno na tych drogach nam się troszeczkę zmieni. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania jeszcze to? Jak po prostu to zrobić raz, a porządnie, to znowu drewniany będzie tam? Tak, drewniany, bo teraz przeprojektować jego, to są bardzo duże pieniądze, nie, w tej chwili. Też dlatego mówię, żeby, jeżeli jest most drewniany, jest konstrukcja zaprojektowana, to taka musi pozostać. Jeżeli go przeprojektować, to trzeba by go od podstaw przebudować, a wtedy to już są naprawdę miliony złotych, to kosztuje, nie? Chyba, że by jakieś było, kiedyś się okazała okazja, że nas z jakiegoś projektu puści, że to wtedy, ale mamy tych mostków, troszeczkę mamy jeszcze tutaj, nie? Także jak go wyremontujemy, to następne ileś lat byśmy spokojnie po nim jeździli. W tej chwili ten koszt tego remontu to jest koszt drewna, bo sami go wykonujemy, także około 1000 zł metr drewna, tam idzie ponad 10 metrów, to jest jakieś 10-11 tysięcy złotych, także w ten sposób to trzeba. Dziękuję. No ja myślę, że dłużej posiedzi trochę. Dziękuję. Panie Burmistrzu, drzewo, to by znowu było może 15.
Dziękujemy panie Kaziku za informację o drogach powiatowych. Czy są jeszcze jakieś pytania? W samych Bartkach? A więc jeżeli chodzi o konary wystające na pas drogowy, to tutaj postaramy się w najbliższych dniach tutaj pana sołtysa wesprzeć i to usunąć. Jeżeli chodzi o ten słup, to prawdopodobnie na początku września przyjedziemy i będziemy starać się tą przeszkodę usunąć, przeszkodę, która można powiedzieć stała się już chyba jakimś symbolem Bartek, tak? Bo wiem, że już długi czas walczycie o to. Dlatego myślę, że w pierwszych dniach września tutaj podejmiemy decyzję, będziemy podejmować też działania, żeby go przesunąć, ewentualnie w ogóle usunąć, jeżeli on nie jest potrzebny, to będziemy się starać to po prostu zrealizować. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć, że państwo sołtysi i mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą przeprawą na Biebrzy, to prosilibyśmy, żebyście zostali około godziny 16:00, przyjadą goście, z którymi będziemy rozmawiali odnośnie tej przeprawy, zarówno promowej, jak i mostowej. Jeśli nie ma... Drodzy Państwo, to bardzo ważne i bardzo istotne, bo od dzisiejszego spotkania zależy, w którym kierunku pójdziemy i czy będziemy starać się o to stałą, tak zwaną przeprawę między miejscowościami Brzostowo a Mocarzami, a przeprawę ewentualnie promowo, jeżeli chodzi o miejscowość Burzyn. Dlatego bardzo bym prosił osoby zainteresowane, żeby zostały, bo tak jak mówię, dzisiaj zapadną już decyzje i jeżeli tak się stanie, to w następnym tygodniu będziemy rozpoczynać podejmowanie działań zmierzających ku realizacji temu. Także droga przed nami bardzo, bardzo daleka, ale warto zostać, warto posłuchać i po prostu też swój głos, swoje opinie wyrazić. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady 11. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.